Cześć, dzisiaj w studiu jesteśmy taką bardzo dużą grupą młodzieży. Ze mną jest Miriam. Cześć, jestem z Magdą i właśnie będziemy rozmawiać z dziećmi imigrantów o tym, jak im się podoba w Polsce i w jakim kraju wolą mieszkać. Czy właśnie w tym, w którym mieszkali albo nadal mieszkają, czy właśnie w Polsce. Tak, a z nami jest Szymon, który mieszkał w Wielkiej Brytanii. Good afternoon. Dorotka z Kanady. Bienvenue à tous. Sandra ze Szwecji. Hey. Kinga z Wielkiej Brytanii. Hey guys. Klaudia, która mieszka w Hiszpanii. Hola a todos. I Ania też z Wielkiej Brytanii. What's up guys? Pierwsze pytanie będzie takie: jak długo byliście za granicą, kiedy się przeprowadziliście? Ja byłem w Wielkiej Brytanii przez 10,5 roku. Ja urodziłam się w Kanadzie i jak na razie no to tylko tu przyjeżdżam na wakacje, jeszcze nigdy nie mieszkałam w Polsce. Ja podobnie jak Szymon też mieszkałam w Anglii od 2010 do 2021, więc no rocznikowo 11 lat. Ja jeszcze mieszkam w Anglii, przeprowadziłam się 3 lata temu. Ja urodziłam się w Hiszpanii w 2005 roku i mieszkałam tam prawie 17 lat i przyjechałam do Polski w grudniu. Ja tak samo jak Dorotka urodziłam się w Szwecji i żyłam tam przez całe życie i przyjeżdżam też na wakacje do Polski. Super, dzięki wielkie. A takie, jak wspominacie swoje pierwsze zderzenie z Polską, dla tych szczególnie, którzy się urodzili za granicą, to jakie macie wspomnienia związane z tym pierwszym zderzeniem z Polską, jak przyjechaliście tutaj? Co pamiętacie najbardziej? Pamiętam, że przyjechałam w grudniu i było bardzo zimno i było bardzo mało słońca. To mnie najbardziej uderzyło. Może tak trochę inaczej wygląda niż w Szwecji, nie? Tak. Nawet budynki inaczej wyglądają. Tak. Ulice inaczej, tak. Trochę tak nie jak myślałam, że będzie wyglądać. Myślałam, że będzie podobne bardziej do Szwecji, ale tak nie było, nie? Ja ogólnie wspomnienia mam bardzo dobre. Od początku wiedziałam, że będę chciała tu częściej przyjeżdżać i właśnie od początku mi się to spodobało, że gdziekolwiek nie pójdziesz, no to można usłyszeć język polski i właśnie no, to od początku mi się spodobało. Mhm. A wy, Szymon, Kinga, Ania, jakie macie takie pierwsze zderzenie po tym, jak przyjechaliście? Wiem, że wcześniej byliście w Polsce, no nie? Ale po tym, jak przyjechaliście po takim dłuższym czasie tutaj? To mam takie odnośnie jakby ludzi, całego społeczeństwa powiedzmy, to mam takie właśnie spostrzeżenie, że w Polsce ludzie są bardziej właśnie tacy, jakby to powiedzieć, że wyrażają łatwiej na zewnątrz to, co czują i nie zawsze to jest dobre, nie zawsze to jest złe, to jest po prostu takie, że wyrażają to po prostu, a w Anglii powiedzmy właśnie w kontrze do tego, to wszyscy są tacy, wszyscy są do ciebie uprzejmi, ale czasem to jest fałszywa uprzejmość i nieszczera, nie? Także czasem też w sumie w Polsce się natknąłem na takie sytuacje, gdzie no, czy tam w sklepie gdzieś, czy w jakimś urzędzie, to ktoś był do mnie na przykład strasznie niemiły. Chociaż też miałem takie sytuacje, w których ktoś był do mnie bardzo miły znowu, nie? A w Anglii na przykład to jest takie neutralne, nie? Że są niby mili, ale nie mili, nie? Nie wiem, jak to powiedzieć dokładnie, ale to jest taka neutralność bardziej. Taka czasem nawet fałszywość. Takie sztuczne to jest w Anglii. No, ja dosyć często bywam w Polsce, także no też dopiero 3 lata mieszkam w Anglii, także nie miałam jakiegoś strasznego zderzenia z tą rzeczywistością w Polsce, no bo często bywam. Ale właśnie zdecydowanie, tak jak właśnie mówi Szymon, że jest taka sztuczność w Anglii, to jest takie przesadzone trochę. To jest niby miłe, ale jednak trochę przesadzone. A w Polsce właśnie ludzie są, mam wrażenie, tacy bardziej szczerzy. Nie zawsze to dobrze wychodzi, ale raczej są właśnie szczerzy i to mimo wszystko doceniam. A jakie trudności napotkaliście po przyjeździe do Polski? Mieliście jakieś takie trudności, że jakby zobaczyliście, że no coś jest nie tak, nie? Największą trudnością dla mnie jest język polski i kontynuacja nauki w szkole. Okej. Przeprowadziliśmy się w połowie pandemii i właśnie gdy
dołączyłam do szkoły, to to właśnie było w trakcie, no tak w połowie roku szkolnego i właśnie było przez internet. I też to była właśnie dla mnie taka trudność, bo nie mogłam właśnie się skontaktować tak z rówieśnikami i zapoznać. Właśnie nie mogę za bardzo odpowiedzieć na to pytanie, no bo tu nie mieszkam, więc jest właśnie trochę taka inna rzeczywistość, jak się tu mieszka w Polsce, a jak się przyjeżdża na wakacje, tak jak dla mnie, no co do tej pory mam dobre wrażenia i wspomnienia. To super. A co was tak ogólnie zniechęca do Polski, tak w porównaniu właśnie z tymi krajami, w których mieszkaliście? Czy są jakieś takie rzeczy, które uważacie, że właśnie są negatywne i was zniechęcają do Polski? To ja mogę powiedzieć, że moim zdaniem, bo chodziłam i do szkoły w Polsce i w Anglii, i moim zdaniem ludzie w Anglii są znacznie bardziej otwarci na rozmowy, czy to właśnie o Bogu, czy polityczne, czy jakiekolwiek, bo są bardziej przygotowani do tego, że spotkają się z ludźmi z innych kultur i z różnych krajów, więc no zdecydowanie można bardziej z nimi o takich rzeczach porozmawiać niż w Polsce. W Polsce ludzie byli bardzo zamknięci i no często właśnie te rozmowy się kończyły tak niefajnie. Tak, też się zgadzam i właśnie też mogę powiedzieć, że ogólnie mi się bardziej podoba pogoda w Anglii, bo jest o wiele bardziej łagodniejsza. Zimy są cieplejsze niż właśnie zimy w Polsce, a lato nie jest aż tak upalne, więc to jest jednak kwestia indywidualna, ale no ja mogę powiedzieć, że wolałam pogodę w Anglii. O, to ciekawe, bo wiem, że dużo ludzi narzeka na pogodę w Anglii, że jest bardzo deszczowo. W każdym filmie po prostu są te ulewne deszcze i tak. No. A tak może bardziej pozytywnie, co wam się najbardziej podoba w Polsce? Jak przyjechałem do Polski, w sensie przyjechałem, no mieszkałem już wcześniej w Polsce, ale w porównaniu do Anglii, to na pewno jakby te ogólnie wygląd Polski, nie? Tam krajobrazy, tego różnego typu rzeczy, jest na pewno Polska o wiele ładniejsza od Anglii, jakby też stylistyka i jak budowa tam domów czy budynków, na pewno jest o wiele fajniejsza, o wiele przyjemniejsza dla oka, w sensie w moim odczuciu. Na przykład budynki w Anglii mi się nie podobają. To są pozytywy na pewno Polski. No tak, a oprócz tego to tak osobiście bardziej, to wiadomo, tutaj mamy też rodzinę, kościół, także to jest no, ten pozytyw duży Polski. Dla mnie też na pewno kultura polska jest lepsza. Jakoś nie za bardzo mi kultura angielska leży. Ludzie są po prostu moim zdaniem lepiej wychowani i no i wiadomo, jak się tu wraca, to właśnie słyszy się, tak jak Dorotka mówiła, ten język swój na ulicach. No i jest ten dom, nie? Nasz tutaj, nasz kraj, nasza ojczyzna. A moim zdaniem jedzenie jest lepsze. Pory jedzenia też są inne, nie? Tak. Tak, zdecydowanie jedzenie, właśnie jak powiedziała ta Sandra, że no w Anglii to naprawdę, ja przyjechałam tam i tam no, na lunch na przykład chipsy jedzą, czy jakieś takie rzeczy, no w Polsce to nie do pomyślenia, w Polsce to my sobie kanapeczki, prawda, robimy takie rzeczy z ogóreczkiem, z pomidorkiem, z czymś tam, no w Anglii takich rzeczy nie ma, ludzie się dziwnie na to patrzą, jak ty sobie kanapeczkę zrobisz na przykład na lunch, no więc to jest duże zderzenie. No i tam lunch traktują jako obiad, nie, ale taki wczesny, nie? W sensie chyba jedzą go tam około 12, później o 18 jedzą kolację i już to jest taki obiad o kolacja, nie? No i już nic, nie wiem, ja tam wolę trochę później, nie wiem jak tam wyjecie, nie? Ale macie trochę później kolację, albo o wiele później. Aha. A w Hiszpanii jak to jest z posiłkami? Bo wiem, że tam jest też tak, że dosyć późno też się, no nie? No, raczej tak. Ja też jadłam kolację tak późno trochę. Się wcześniej kolację. Tak, o 6 chyba. Dosyć wcześnie. No, 6 i tak 18, no to tak. Ale na kolację to szybko. To, tak. To. Na kolację raczej. A obiady macie normalnie? Tak, obiad okay. O 12. O 12. No to taki lunch bardziej, no. Jeszcze z tych pozytywów, co byście chcieli dodać? Czy ktoś chciałby coś dodać z pozytywów? No ja tak jak Ania, to też mi się bardzo podoba właśnie tutaj ta kultura, tak jak Sandra powiedziała, jedzenie, nie, to inne jednak jest jedzenie tutaj w Polsce, tak lepiej smakuje w ogóle. I no ogólnie to właśnie tutaj kościół jest, rodzina i ten,
No i też bardzo ładne góry tu są i natura, lasy. Mi też się podoba, że w wielu miejsc można łatwo dojść albo dojechać rowerem. Nie, wiadomo, że to jest też różnie, ale tam akurat, gdzie ja mieszkałam, to trzeba było przemieszczać się autem, a tutaj właśnie, gdzie teraz mieszkałam w Polsce, to można iść na pieszo czy tam dojechać rowerem w wiele miejsc. Mhm. Tak, zdecydowanie jest dużo właśnie lasów w Polsce, tak, i właśnie takich ścieżek rowerowych i takich ludzie tutaj bardziej tak myślą o tym właśnie, co dla tych turystów też zrobić, nie, jakieś atrakcje. W Anglii takich rzeczy jest zdecydowanie mniej. Bardzo mi brakuje właśnie na przykład lasów. Też w Anglii duże zaśmiecenie moim zdaniem jest w miastach, bardzo jest nieczysto. W Polsce jednak nie ma czegoś takiego, jest tak czyściej i tak przyjemniej dla oka po prostu. Też mogę powiedzieć, że po prostu w Polsce się czuję jak u siebie, nie? Mimo tego, że większość życia mieszkałem w Anglii, to jakoś tak nigdy się tam nie czułem jak w domu. To jest też pozytyw Polski, że po prostu tutaj się czuję jak w domu, nie? Mhm. Mimo tam jakichś właśnie minusów, które Polska ma, ale się czuję, że jestem u siebie, nie? No to właśnie to dużo takich emigrantów mówi o tym, że jak wyjeżdżają z Polski, to później jak wracają, to się czują tutaj u siebie jak w domu. Ja jeszcze chciałam was zapytać o takie porównanie między tymi krajami, w których mieszkaliście, a Polską. Na przykład jeśli chodzi o ekonomicznie, jak ceny wyglądają, czy to jest lepiej, czy gorzej w Polsce. I na przykład właśnie o kuchni już trochę mówiliśmy, to już weszliśmy w te tematy, a na przykład społeczeństwo, jak to też wygląda. Jakbyście mogli powiedzieć tak ogólnie na różne tematy, jak według was, czym się właśnie różnią te kraje, w których wcześniej mieszkaliście lub nadal mieszkacie od Polski? To na przykład w Anglii, to na przykład te ceny tam powiedzmy w sklepach z jedzeniem, no to no tak powiedzmy nawet do 2 razy tyle, co w Polsce. Nawet nie wszystkie, nie? Ale tam trochę są droższe rzeczy na półkach, ale no z kolei 5 razy więcej ludzie zarabiają, no nie? Niż w Polsce, także no to porównanie jest na pewno na korzyść akurat Anglii, nie? To ja odnośnie szkół bym powiedziała, że w Polsce jest zdecydowanie wyższy poziom, no, czy przynajmniej tych takich szkół podstawowych, czy tam tych high school, czy jak to tam są te wszystkie stopnie, już nie byłam w high school. W Polsce no, większą wagę przykładają moim zdaniem właśnie do tej nauki. I w Polsce jednak dzieci zdecydowanie też są bardziej tak zdyscyplinowane, moim zdaniem. Tam jest takie duże rozwydrzenie, że tak to nazwę i no. Także to jest przykre, jak na przykład ja patrzę na te dzieciaki tam, że no świat schodzi na psy. I tam bardzo szczególnie w Anglii. Też może na to wpływa taki dostatek, nie? W sensie jak ludzie mają bardzo dużo pieniędzy i jakby nie muszą oszczędzać, żeby przeżyć i tak dalej, no to też ma wpływ. Jak Szwecja, Kanada, Hiszpania, jak porównujecie te kraje z Polską? Jeśli chodzi o ekonomicznie, to chyba zależy od tego, ile kto zarabia, nie? Mhm. Niektórzy zarabiają więcej, niektórzy mniej, ale ceny są wyższe, ponieważ ludzie więcej zarabiają. No ale i tak pewnie w przeliczeniu tak jakby no, na Polskę i tak dalej, no to jakby ten standard życia jest wyższy, nie? Tam za granicą. W Hiszpanii pod względem ekonomicznym jest bardzo podobnie jak tutaj w Polsce, a edukacja chyba jest na lepszym poziomie. No to bym powiedziała. U nas w Kanadzie, no podobnie trochę jak w Szwecji, bo u nas też ceny są dość wysokie i ogólnie też ludzie więcej zarabiają, tak jak dla nas tutaj przyjechać do Polski, to no, nam się wydaje trochę tanio, nie? Tam w sklepie niektóre rzeczy, tak jak u nas, jak przeliczysz to na kanadyjskie, no to my byśmy o wiele więcej zapłacili, to no z tym to u nas są właśnie droższe ceny, a z edukacją to też poziom jest trochę wyższy, widzę też po znajomych, nie? Jak tutaj właśnie czego oni się uczą, a czego my się uczymy, to też jest trochę inny standard. Mm-hmm. Ostatnie pytanie. Z jakim krajem wiążecie przyszłość? Gdzie byście chcieli mieszkać? Czy właśnie w tym kraju, w którym się głównie wychowywaliście, czy bardziej w Polsce?
No to ja mogę powiedzieć, że ja bardzo się cieszę z tego, że dzieciństwo właśnie mogłam spędzać w Anglii, przyjeżdżając do Polski na wakacje i zawsze będę miała bardzo dobre wspomnienia z Anglii, ale nie wiążę z tym krajem swojej przyszłości, jednak wolałabym zostać w Polsce. Chociaż to zawsze się może zmienić, ale aktualnie nie wiążę z Anglią albo ogólnie za granicą żadnych planów. To podzielam zdanie Kingi, mojego przedmówcy, i tak, też nie wiążę w przyszłości z zagranicą, tylko raczej tutaj będę. No, chyba że, no nie wiem, coś rzeczywiście by się stało, ale jeśli takiego nic nie stanie poważnego, to rzeczywiście tutaj chciałbym spędzić resztę życia. Ja ogólnie bardzo się cieszę, że mieszkam w Kanadzie, bardzo mi się ten kraj podoba, ale jak teraz myślę, no to jak patrzę na przyszłość, no to raczej widzę się w Polsce tutaj, bo jednak tutaj właśnie jest kościół nasz w Lublinie i rodzinę tutaj mam, siostra niedawno się właśnie tutaj przeprowadziła, to jednak ja widzę swoją przyszłość tutaj w Polsce. No to ja też podobnie nie wiążę jakichś wielkich planów z Anglią, na razie tylko, żeby tam dokończyć szkołę i nie wiadomo, jak to będzie, wiadomo, różne rzeczy się w życiu dzieją, ale też raczej z Polską, bo tutaj nasz jednak dom, tak, serce w Polsce. No tak ogólnie wbrew jakimś stereotypom, właśnie jak się mówi, że młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę, to wy właśnie mówicie o tym powrocie i to jest bardzo ciekawe, nie? Mhm. Tak, bo też tutaj, no zawsze tutaj będzie nasza ojczyzna, nasz dom i tutaj też jesteśmy bliżej kościoła, co też jest chyba jednym z największych plusów właśnie mieszkania i przeprowadzenia się do Polski. Tak, bo też niezależnie właśnie, że tam, no wiadomo, tam życie jest łatwiejsze, to jest fakt i to każdy może potwierdzić, kto się przeprowadził kiedyś do innego kraju. Ale jednak no, nigdy to nie będzie twój kraj, zawsze się będziesz tam czuł obco. Możesz sobie wmawiać, że tam jest super fajnie, ale jednak jak wracasz tutaj do Polski, to no tu się czujesz jak u siebie, nie? Jak już żeśmy wiele razy wspomnieli. Raczej chyba też będę w Polsce. A ja na razie przyszłość wiążę z Polską, ale zobaczymy w przyszłości. Wszystko zależy od Boga. Tak, no to nas bardzo cieszy, bo my z Miriam nie miałyśmy takiego doświadczenia, żeby być za granicą, ale to nas bardzo cieszy, że nie chcecie wracać tam, wyjeżdżać, tylko tutaj zostać i właśnie budować Polskę, nasz kraj, naszą ojczyznę, więc się bardzo cieszymy. Razem z nami. Wszyscy. To będziemy kończyć. Tutaj z nami było właśnie dużo osób. Zauważyłam, że aż 3 osoby z Wielkiej Brytanii, które są albo wcześniej mieszkały z Wielkiej Brytanii. Także dziękujemy wam bardzo. Kinga, Ania i Szymon z Wielkiej Brytanii byli z nami. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Była z nami również Dorotka z Kanady. Dziękuję. Sandra z Szwecji. Dziękuję. Oraz Klaudia z Hiszpanii. Dziękuję. Tak, a my bardzo dziękujemy również za udział w programie i też dziękujemy za tę przyjemność, możliwość poprowadzenia programu. Także Miriam, dzięki. Dziękuję bardzo. I Magda. Dziękujemy i do zobaczenia.